czy na pewno możesz się wydzierać? I tak oto lecimy z kolejnym odcinkiem o dziarach. Pora na kolejną część o przeciwwskazanie do tatuowania. Zaczynamy! Kiedy jesteś w ciąży? Zacznę od tego, że ten stan obciąża organizm, więc nie jest dobrze dodawać mu kolejnych zmartwień w postaci koniecznej do wygojenia rany. To pierwsza sprawa. Kwestią drugą jest pamiętanie o potencjalnym ryzyku. Mówiłem nieco wcześniej o wirusach, które uniemożliwiają tatuowanie się, ale wyobraź sobie sytuację, w której ktoś nie przyzna się do tego, że jest ich nosicielem i przyjdzie pod igły do salonu. Ryzyko zakażenia istnieje zawsze w takiej sytuacji, niezależnie od tego, jak wysokie standardy higieny pracy stosuje dany lokal. Dlatego najlepiej z tatuowaniem poczekać do końca ciąży. Dodatkowo wciąż nie jest znany dokładny wpływ długotrwałej ekspozycji organizmu na tusz, który wbija się pod skórę. A i też różne tusze są produkowane z odmiennych składników. O ile zazwyczaj ryzyko podejmujesz wyłącznie za siebie, o tyle będąc w ciąży, musisz myśleć o swoim dziecku. Kolejną kwestią są rozstępy, jakie nierzadko pojawiają się na ciele po ciąży. Świeżych na pewno nie można tatuować. Lepiej odczekać dłuższy czas, zanim się na to zdecydujesz. Fajną wiadomością może być też fakt, że powstała specjalna technika tatuowania, stworzona konkretnie z myślą o ukrywaniu rozstępów. Nawet zwykła dziara może dobrze je ukryć, ale ta nowa metoda ma na celu ich zamaskowanie, głównie poprzez wstrzyknięcie tuszu dobranego pod kątem idealnej zgodności kolorystycznej z barwą skóry. Tak czy inaczej, wstrzymaj się z tatuowaniem podczas ciąży i minimum kilka miesięcy po niej. Później skonsultuj się z lekarzem, by upewnić się, że wykonanie tatuażu ci nie zaszkodzi. Kiedy posiadasz piegi i znamiona? Obydwu z nich nie można tatuować ze względu na ryzyko związane z gojeniem się, ale także przez potencjalne zmiany skórne. Wielu lekarzy dotąd uważa, że mechaniczne uszkodzenie, a nawet opalanie pieprzyka może prowadzić do powstania zmian nowotworowych. Nie trudno również pomylić pieprzyki z niebezpiecznymi czerniakami, dlatego ze względów bezpieczeństwa omija się je podczas tatuowania. Oczywiście posiadanie pieprzyków czy znamion nie uniemożliwia posiadania tatuażu, ale warto je uwzględnić w projekcie, bo nie zawsze pozostawienie pustej przestrzeni będzie zwyczajnie dobrze współgrało z całym wzorem. Kiedy masz nowotwór? Mnogość rodzajów nowotworów jest ogromna. Dlatego podkreślę to, co mówiłem wcześniej. Skonsultuj się z lekarzem, zanim podejmiesz decyzję o wytatuowaniu się. Ze względu na podejmowane leczenie, twoja możliwość dziarania się prawdopodobnie będzie mocno ograniczona, o ile nie całkowicie wykluczona. Szczególnie dotyczy to przypadków odbywania chemioterapii. Niektóre leki bardzo mocno obniżają odporność, co wiąże się m.in. z dużo wolniejszą reakcją organizmu na rany i urazy. To z kolei oznacza, że twój tatuaż może się źle lub bardzo długo goić. W najgorszych przypadkach może dojść do zakażenia, ponieważ przy ogromnym spadku odporności spowodowanym leczeniem, każda drobna ranka powoduje ryzyko poważnych powikłań. Jeśli chorujesz na nowotwór, to niekoniecznie musisz się wystrzegać tatuaży. Jednak gdy się zdecydujesz, zminimalizuj ryzyko poprzez konsultację z lekarzem i upewnienie się, że sesja nie spowoduje poważnych konsekwencji zdrowotnych. Pomyśl tylko o sytuacji, w której zmagasz się z tą poważną chorobą i jeszcze na dodatek zakażeniem rany po tatuażu. Takich powikłań lepiej po prostu uniknąć. Kiedy posiadasz nieprzebadane guzy? Żeby brzmiało mądrzej, powinienem powiedzieć guzy o nieznanej etiologii, ale tak chyba będzie bardziej zrozumiale. Zresztą wolę proste określenia, tym bardziej jeśli chodzi o tak poważną sprawę. Jeśli posiadasz jakieś guzki, które jeszcze nie zostały przebadane, wstrzymaj się z umawianiem na dziary. Umów się z lekarzem, zaplanuj badania, upewnij się, że to nic, co zagraża twojemu zdrowiu. Lepiej dmuchać na zimne. Niestety istnieje możliwość, że może to być nowotwór, a więc być może będzie trzeba poczekać z decyzją o tatuażu jeszcze trochę. Jednak w takiej sytuacji to będzie chyba dość mały kłopot. I pamiętaj, profilaktyka przede wszystkim, a nawet poważna diagnoza nie musi oznaczać wyroku. Jeśli przydarzyła ci się taka sytuacja, to trzymam za ciebie kciuki. Nie poddawaj się, walcz, a kiedy już pokonasz te przeciwności, wytatuj sobie najpiękniejszą dziarę na całym świecie. I tradycyjnie już poproszę cię o pomoc. Daj suba, łapkę w górę, a jeśli film ci się przydał, to udostępnij go lub wyślij znajomym. W ten sposób mój kanał będzie rósł, a ja będę mógł robić jeszcze więcej filmów. I to już tyle na dzisiaj, widzimy się za tydzień. Siema. Albo się nie ma. Jurek Owsiak. Wcale nie umiem.